Witajcie kochani, projekt Ford GPW 7311. Zapraszamy Was do naszego świata. Cześć! Witam Was już w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 7311. Jak widzicie i widzieliście w poprzednich odcinkach, nasz Ford nabiera już jakichś kształtów. Mamy wszystko już poustawione na ramię. Mimo wszystko, póki co nie zajmujemy się tutaj czy przednią częścią wanny, czy tylnią, ani bokami. Postanowiłem, że zaczniemy teraz robić przednie błotniki. Z tego względu, że praktycznie wszystko do nich mamy, a do całej wanny brakuje nam jeszcze w sumie takich małych szczegółów, które gdzieś tam są pozamawiane, więc żeby nie tracić czasu, zajmiemy się błotnikami. Błotniki mamy już wypiaskowane, wielokrotnie chyba były pokazywane, gdzieś tam się wyjały. No a mamy już wypiaskowane, więc widzimy, co jest tak naprawdę do naprawy i do naprawy jest bardzo dużo. Dzisiaj na tapetę pójdzie jeden z nich, chyba ten, czyli to jest prawy, można powiedzieć, że taki trudniejszy. No ale tutaj jakby nie klasyfikujemy, tylko bierzemy po kolei, bo tak trzeba zrobić jeden czy drugi. Także trafia prawy błotnik gdzie na stół i działamy. Ok, mamy już błotnik na stole. Dzisiaj go zacznę robić. Pewnie to potrwa przez kilka czy odcinków. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze zmontowane, ale w każdym bądź razie potrwa to długo czasu. Jest to masa roboty, jak widzę. Ogólnie stan jest całkowicie fajny, ale blachy są troszeczkę pogięte. Są jeszcze... Można by powiedzieć, chyba wojenne jakieś naprawy. Wstawki, blacha zaczęła pękać, to ktoś je ponitował na takie wstawki metalu, ale jest to zanitowane metalowymi, stalowymi nitami. Więc robota raczej stara. I tego jest tak raz, dwa i dorobiony cały tutaj ten dół, który to tutaj się rozleciało, ale jest taka duża tu jeszcze wstawka. Do ściągnięcia będzie... No w sumie niestety, bo z jednej strony mam tutaj pęknięcie metalu, z drugiej strony może też małe jakieś podgnicie. No tak, jest podgnite z drugiej strony, więc cały ten panel jest do zdjęcia, naprawa też tego panelu delikatnie i w tym wypadku już zgrzanie tego na gotowo. Naprawa tutaj wzmocnienia góry i chyba jak zawsze w błotnikach przednich, czy to Willys, czy Ford. I włączenia tego panelu. Z panelem przednim już z wanną. Jakby tymi otwierami jest to przykręcam. Są to dwie blachy, dwa panele nachodzą na siebie. Wygnite jeden i drugi. To trzeba będzie tutaj ładnie naprawić. Także
zaczynam od rzeczy takich jak zdjęcie tej łatki, wyprostowanie, później to. Na pewno będziemy to dzielić na jakieś etapy, pozdejmować pewne rzeczy i tyle. Także to działa. Standardowo mamy łatkę, a pod łatką rdza.
myślę, że tutaj jednak trzeba to będzie wstawić taką łatkę większą. I zespawywać te 4. Dobra, zrobię sobie teraz szablonik łatki. Albo nawet nie będzie trzeba, bo to będzie zwykły po prostu prostokąt. Więc sobie to możemy zmierzyć. Mimo wszystko wycinam sobie kształt tej łatki na papierze, aby móc przyginać i ładnie odrysować sobie na błotniku. No i mamy łatkę. Po prostu prostokącik. Wracamy do przewodnika. Wycinamy teraz materiał do wkładki. Jak zawsze. Do samego Forda wiele się nie zmieniło, jest na ramię. Kilka osób pytało, prosiło mnie o jeszcze jakieś zdjęcia samej ramy. Dzięki Wam za miłe słowa, że rama jest w fajnym stanie. Jest w fajnym stanie.
Widzicie, nie było sensu zaspawać czterech otworów, jeszcze na środku pęknięcie, tym bardziej, że to jest przerdzewiały kawałek metalu, więc... Do wymiany. Masz szykowane już nowy. Kochani, cały czas pracujemy. Jak widać, nasz Ford rośnie w siłę. Na razie wstępne przymiarki. No i od jakiegoś czasu zabawa z błotnikami. Pierwszy prawy błotnik wzięty na tapetę. Można powiedzieć trudniejszy, o wiele bardziej zniszczony względem lewego błotnika. Lewym błotnikiem będziemy się zajmować później. Co zostało wykonane? Jak widać, wszędzie te miejsca, gdzie jest ta rdza, zostały elementy ściągnięte. On był łączony takimi blaszkami, chyba jeszcze na wonie, które były pęknięcia. Ktoś tego nie spawał, tylko łączył blaszką. Tu takie łączenie było, została wstawiona blacha, już oszlifowane z jednej strony. Wygląda całkiem nieźle. Tu było drobne pęknięcie, zostało już też pospawane, poszlifowane. No i tak jadę pomału do przodu. Tutaj będzie wstawiona druga łatka. Jeszcze nie wiem, jak tutaj to połączyć do końca, czy to będzie wycinane całkiem, czy to będzie pospawane. Tu była nakładka, tu oczywiście wstawimy reparaturkę. Cały ten pas będzie naprawiony. Tutaj miejsca. No i taka jeszcze drobnica dookoła, no ale jest to tam już w miarę. Co mogę pokazać? Tak wygląda element, który został, można powiedzieć, wycięty, rozwiercony. Dokładnie to. W fajnym jest stanie, o takie minimalne, o, teraz zobaczymy, dziurki są, a to sobie tam napawamy jakoś, z tej strony także, ale ogólnie wstawimy ten oryginał na pewno 100%, no tyle, że trzeba będzie wszystkie te otwory zaspawać i mamy zgrzewarkę już, więc będą normalnie zostanie zgrzane tak, jak to było robione na samym początku w firmie. Także ja ruszam do pracy, dalsze efekty będą pokazywane na bieżąco. It's all on the same bear. I don't care. Put it here, not there. When I pull up on set, I let you pay me back. I'm thinking like your leg. He's just swear to you. Don't spend that as a pull your hair. How you feel? Someone, yeah, watch. Yeah, wait. But you just look cute. No, dzisiejszy efekt. Tak naprawdę trzy łatki wstawione. Widać dwie. Dlaczego trzy? Bo pierwsza była gdzieś w tym miejscu wstawiona. Ale wstawiając jakby tą łatkę i kształtując całkowicie kształt tego tutaj wybrzuszenia, się okazało, że te spawy tutaj, no źle ta blacha była trochę poformowana przeze mnie, przełamana gdzieś na spawach, trochę gdzieś tam spaw nawet ściągnął tą blachę i nie szło tego za bardzo jakby naprawić, więc wyciąłem to jeszcze raz, choć tutaj pęknięcie jakoś było w otworu, już nie pamiętam. Więc wyciąłem pół ze pierwszej łatki, wstawiłem drugą. Czasami lepiej taki zrobić ruch, niż kombinować i klepać młotkiem. Druga łatka całkiem fajnie. Będziemy teraz pomału to spawać. Naprawa tych otworów, zaślepienie tych otworów. Takich otworów jak ten, te wszystkie do zaspawania. Następnie przeszlifowanie, zaspawanie tych czterech otworów i tego pęknięcia. To już tak na ładnie. No i będziemy mieli gdzieś tak z pół pracy błotnika zrobione. Z pół błotnika fizycznie. No i przejdziemy następnie tutaj do tyłu. Jeszcze się zastanawiam, jak to zrobić. Na pewno trzeba jakiś większy kawałek wyciąć. Tu mamy podwójne blachy. Więc trzeba by naprawić pierw jedną, później drugą.
No nie będzie to takie lekko, ale zobaczymy. No taki jeszcze narożnik. Przeklepać kształt, bo też tutaj nie trzyma tego kształtu, ale to tak wszystko po kolei. Na razie się bawię tutaj tą częścią, żeby to wyprowadzić. No i pomału do przodu. No jest niestety, co można powiedzieć, no ciężej się spada, bo już jest to blacha tak mniej więcej jedynka, więc no wprowadzenie do nowych samochodów ok, praktycznie można powiedzieć dość jeszcze gruba blacha, no ale kiedy się spadało praktycznie pół roku blacha 1.3 i nagle na jedynkę, no to już czuć naprawdę dużą różnicę. Więc trzeba trochę delikatnie się obchodzić, ta blacha się już wygina praktycznie w dłoniach, więc no już nie jest tak lekko. Dlatego na tych wszystkich przełamaniach zaczęła się już rwać wręcz. No okej, okay. Drugie podejście zamknięte, będzie jeszcze trzecie i pewnie kolejne. Tak więc do dzieła. Cześć, witam w kolejnym jakby podejściu tutaj do tematu błotnika, który zaczęliśmy. Z racji tego, że jutro jadę na znowu do piaskowania, więc dzisiaj przygotujemy kolejne elementy do piaskowania, taki trochę nagły, spontaniczny wyjazd, więc błotnik na razie idzie w odstawkę, ale wezmę już te elementy do wypiaskowania, które zostały od błotnika wyciągnięte. Trzeba będzie te blachy zrobić wzory i je stąd tutaj wyszlifować, tak żebyśmy mieli dostęp do wypieskowania tutaj całego tego dołu. Jak mi się uda, to takie drugie wzmocnienie z drugiego błotnika wytnę. Do piaskowania idzie tylna podłoga z tej farby podkładowej, w sumie nie wiadomo jakiej. Wziknę to na nowo swoją farbą. Co jeszcze? Te elementy do błotników także. I tylne błotniki też pójdą do wypiaskowania. Ale dzisiaj jeszcze będę chciał te elementy tutaj, te, o których mówiliśmy, te blachy, roznitować, te zgrzeby rozwiercić i je ściągnąć. I jeżeli to wszystko już przyjdzie z piasku, zaczniemy zgrzewać tylne błotniki z podłogą, osłonę cały tył auta. Zobaczymy, jak to pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów. Także dzisiaj troszeczkę taka zmiana planu. Jeżeli chodzi o błotniki przednie, w sumie zacząłem się nimi tylko wasze zajmować, dlatego że czekamy cały czas na jakieś elementy, no ale jeszcze piaskowanie jest jak najbardziej potrzebne w tym momencie, tak żebyśmy mieli totalną całość. W międzyczasie elementy w piasku trzeba będzie zająć się tymi panelami, zdjąć te kominki, przepaczyć te panele, już je na gotowo przygotować. I jak będę miał już całość, no to zgrzewamy.
robione kopie, że zewnątrz pomalowane, od środka nawet nie zabezpieczone, więc pewien hardcore, że mam bliska. Także tak naprawdę warto było to nawet zdjąć, bo pewnie korozja by się tam pojawiła bardzo szybko. Oczywiście analogicznie wykonuję tą samą operację dla drugiej sztuki. Także nie będę już tego wszystkiego tam nagrywał, pokazywał. Powrócimy do tych błotników na pewno jak wrócą z piasku i wtedy będziemy już je zgrzewać z nowymi tymi elementami i już poszyciami bocznymi tymi. Kolejnym elementem będzie do piaskowania, który oddamy, będzie element wzmocnienia błotnika przedniego. Tą stronę mamy ładnie wypiaskowaną. Oczywiście masa otworów po zgrzewach, które sobie zaspawamy. Od środka to wygląda no, nieco gorzej. Te wzmocnienie ma taką blachę zamontowaną. Tą blachę trzeba będzie dorobić nową, bo tutaj no, szpek nie przestaje istnieć. W środku pewnie jest też masakra taka jak gdzieś tutaj, więc trzeba tam się dostać, to wszystko zakonserwować. Napisałem sobie tylko długość 17,7 cm długości tej blaszki, tak żeby to w przyszłości można było odbudować. Zrobione foto i zabieram się do pracy, aby to rozszlifować, tak żeby tą blaszkę całkowicie można wyrzucić. Także do dzieła. Kochani, niedziela. Chwila relaksu i spokoju. Nie ma Tomka. Nagrywam wam krótką relację, co tak naprawdę dzieje się w naszym projekcie Ford GPW7311. Za mną już dobrze znany widok. Stoi Ford. Tak naprawdę, co się dzieje? Nie dzieje się tak dużo, jakbyście może sobie chcieli i także my. Czekamy tak naprawdę na części, które pozamawialiśmy. Części jadą z zagranicy i to z kilku źródeł, więc trzeba poczekać. Nie dzieje się tak dużo, jakbyśmy sobie naprawdę tego życzyli. Nagram wam krótką relację, co z tymi błotnikami, które w tym odcinku widzieliście, jak je rozkładam. Nie ukrywam, że to jest jakieś kolejne podejście. Te błotniki odłożymy na bok, dlatego że były zaczęte prace nad nimi, tylko ze względu takiego, że no właśnie nie mieliśmy co robić. Więc wziąłem się krótko za błotniki. Jakiś taki wstępny etap z nimi jest zrobiony. Zaraz chwilę przyjdę i pokażę wam szczegóły, a do nich wrócimy na pewno gdzieś tam w przyszłości. Także przekręcam kamerkę. Co do samego Forda, wiele się nie zmieniło. Jest na ramię. Kilka osób pytało, prosiło mnie o jeszcze jakieś zdjęcia samej ramy. Dzięki wam za miłe słowa, że rama jest w fajnym stanie. Jest w fajnym stanie. Pewne rzeczy były gdzieś tam chyba wcześniej naprawiane, ale oryginalny numer zawsze robi robotę. Co mogę powiedzieć o samej ramie? No, to jest stary zakup, więc z jednej strony fajnie, bo to są stare czasy, mam ją dobrych kilka lat. Dzisiaj dosyć ciężko kupić ramę w takim stanie, ale powiem wam, że są. Wystarczy szukać. Co to jeszcze do ramy? No, widzicie, masa, efekt. Fajny, bo oryginalny tylny zderzak. Na samej ramy jestem akurat bardzo zadowolony. Będziemy wymieniać tą tylną burtę. To jest filipińska kopia. Albo założymy angielską. Czekamy też na nią. Kiedy przyjedzie, pokażę wam różnicę. Praktycznie trzy burty
z różnych źródeł. Jedną burtą będzie resztki oryginału, drugą ta filipińska kopia i trzecią angielska. Ale to już gdzieś tam w przyszłości, w kolejnych odcinkach. Tak tutaj to wygląda. No niewiele się zmieniło od jakichś tam ostatnich czasów. Pewne materie, pewne rzeczy jeszcze czekają na swój jakiś tam ruch. W międzyczasie dotarła do nas paczka z taką zabaweczką. Czyli będziemy sobie mogli już pewne blaszki pozgrzewać profesjonalnie, z długimi ramionami. No był to taki element, takie narzędzie, którego nie mieliśmy i najbardziej nam było potrzebne, żeby i zyskać na jakości, a z drugiej strony zwiększyć swoje możliwości. I tutaj te okej, kochani, nagrywam ostatnie podejście, jeżeli chodzi co do błotników przednich. Zacząłem je robić tylko ze względu tego, którego już mówiłem, w sumie nie było co za bardzo robić przy Fordzie gdzieś w tych miejscach, bo czekamy na wiele drobiazgów i niedrobiazgów, więc zacząłem się bawić tymi błotnikami. To jest taki pierwszy etap zrobiony, tak naprawdę wiele tu nie zrobiliśmy. Troszeczkę podprostowane blachy, jeżeli chodzi o ten element, wstawiona łatka, druga łatka, ta łatka niestety nam troszeczkę pogięła cały element, co okazało się, gołym okiem tego nie widać, jest uważam bardzo ładnie, a oczywiście to nie jest pospawane do końca, nie jest to wykończone, ale już zdeformowała nam kształt mniej więcej po założeniu mocowania. Także do poprawki minimalnie ten prawy błotnik jest troszeczkę, o którym już mówiłem, miał więcej, wymaga prac. Oczyszczone mamy już te miejsca. Same profile, te wzmacniające poszły do piasku, więc też na nie czekam. Tak samo za jednym zamachem drugi profil jest już wycięty. Zgrzewy są rozwiercone i też poszedł do piaskowania. Przy tym lewym błotniku no będzie mniej pracy, więc damy sobie tutaj radę. Oczywiście ten element całkowicie do naprawy będzie wymagał trochę precyzji, bo tu są blachy, które się nakładają na siebie. Jedną, drugą trzeba odbudować. Góry w kopii, ale to już mówiłem. Te elementy idą na razie, że tak powiem, na półkę. Czekamy. Czekam na elementy z piaskowania, które zostały wywiezione, bo zobaczcie, że cały tył został wywieziony do piaskowania. Nie ma podłogi, nie ma tych wszystkich elementów, czy w kopii, czy w oryginale. Praktycznie wszystko zostało wywiezione. Mamy tylko i wyłącznie te boczki. I kiedy to wszystko przyjedzie z piachu i te elementy, które kupiliśmy nowe, składamy cały tył na gotowo. Z tych tematów oryginalnych te kominki jeszcze do odzyskania, przynajmniej spróbujemy, zobaczymy jak się uda. Jak się uda, to będą oryginalne, jak się coś nie uda, no to niestety kopie, które mamy już wspawane czy tam zgrzane w podłodze. Problemem stały się jeszcze w międzyczasie, doszedłem do wniosku, tutaj te elementy, które trzymają zamki, tutaj jest, ale już w takim słabym stanie, a w drugim panelu, czyli tym, nie ma tego w ogóle. Są zamówione, czekamy. Także takie małe detale czasami powodują to, że projekt jest wstrzymany prawie na miesiąc czasu. No ale mam nadzieję, że do końca roku sama wanna będzie może bez boków, ale przód, cała podłoga i tył będzie gotowy. Ale to dopiero czas pokaże. Kochani, jak pamiętacie, założeniem naszym projektu było to, że do końca roku mieliśmy zrobić sobie samą wannę tak naprawdę. Takie były założenia w głowie. Wzięliśmy się za całość. Zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie.
Założenie czasowe było tylko dla nas jakimś takim wyznacznikiem, co powinniśmy zrobić w tym roku. Mimo wszystko przez to, że są opóźnienia, czasami z piaskowaniem, czasami z częściami, które mają przyjechać i z wieloma innymi rzeczami, nawet z życia prywatnego, tak samo urlopy, rzeczy jakieś tam zdrowotne i tak dalej. Będziemy jednak pokazywać, i to już chyba od przyszłego odcinka, rzeczy takie jak mosty przód, tył i inne rzeczy mechaniczne. I nie tylko dla celów jakby tutaj YouTube'owych, ale po prostu będą gdzieś na boku powstawały, dlatego że nie ma sensu marnować czasu na to, żeby przez miesiąc czasu nic nie robić, więc lepiej coś i Wam pokazać i nadgonić tematy inne, także może i w tym roku niestety się nie wyrobimy z samą kastą, czy samą wanną chociażby, ale może założymy chociażby mosty, to też byłoby naprawdę dla mnie bardzo fajnie i pozytywnie. Drugim aspektem, który chciałem poruszyć, nasze filmy docierają do coraz większego grona, co mnie bardzo, to bardzo cieszy. Dziękuję Wam za to, że oglądacie te filmy. Dziękuję Wam za to, że za te miłe słowa w komentarzach, a czasami w wiadomościach prywatnych czy mailach. One są bardzo budujące i dodają i mi, i Tomkowi, i nam jako teamowi czegoś takiego, co mówi nam, że warto to robić. Robimy to i tak głównie dla siebie. Wideoblog miał być takim dodatkiem, ale kiedy mimo wszystko obce osoby i nam jakieś bliższe mówią, że to fajnie wygląda, fajnie wychodzi i robimy dobrą robotę, to nas naprawdę bardzo, bardzo cieszy. A Wasze miłe słowa nas dodają otuchy i wspierają. Oprócz miłych słów pojawiają się też słowa krytyki. Oprócz takich, bym powiedział, niekonstruktywnych słów krytyki, bo też gdzieś tam trafiliśmy, nimi się nie przejmujemy, robimy to po swojemu. Ale też w sumie dziękujemy za te słowa, które wytykają nam jakieś minusy, o których w sumie nawet, można powiedzieć, wiemy. Staramy się je poprawić już stricte dla Was, aby ten odbiór tych filmów był naprawdę coraz to ciekawszy i jakościowo coraz lepszy. Mimo wszystko dzisiaj bardzo ciężko być, uważam, amatorem, dlatego że najbardziej amatorskie filmy, jeśli chodzi o YouTube, według mnie są, można powiedzieć, że nawet bardzo profesjonalne. Tak więc dzisiaj te słowa amator, a profesjonalista zaczynają się troszeczkę zacierać, albo przynajmniej to ta całość została mocno przesunięta w stronę naprawdę super jakości. Chciałbym też powiedzieć tak, że będziemy starać się te filmy robić jak najlepiej potrafimy. Także bądźcie wyrozumiali i doszukujcie się tych pozytywnych zmian. Jeszcze raz chciałbym podziękować tym osobom, które nas wspierają, jeżeli chodzi o piaskowanie, jeżeli chodzi o jakieś takie datki, chociażby w częściach i pomoc przy zbieraniu tych części, i takie osoby się pojawiają. Największe podziękowania dla Łukasza, jeśli chodzi o piaskowanie, piaskuje na wszystko po kolei. Także robota zrobiona za darmo jest czymś ekstremalnie ekstra i nigdy nie spodziewałem się, że ktoś nam tak pomoże. Dla mnie nie tyle fizycznie, co tak naprawdę finansowo, bo oddać do piaskowania można to gdziekolwiek, ale tam trzeba będzie zapłacić. Tak więc wielkie dzięki wszystkim osobom, którzy nas ogólnie rzecz biorąc wspierają. Co jeszcze chciałbym poruszyć? Zależy nam, jako projektowi, na subskrypcjach na YouTubie. To jest też również miłe. Każdy o to walczy. Nie mamy tego za dużo. Nie robimy tego na siłę, ale każda osoba, która to kliknie, czy łapki w górę, to jest dla nas naprawdę bardzo miłe i czasami nawet w środku nocy gdzieś to weryfikujemy, odpisujemy,
i naprawdę to nas wspiera. Także, tak więc proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę, proszę o komentarze, jakiekolwiek by nie miały być, aby były konstruktywne z tym, co robimy. Trzymajcie się. Do następnego odcinka.